Akcja Wzywamy Posiłki dostarczyła do medyków na terenie całej Polski ponad 220 tysięcy posiłków, a na terenie Dolnego Śląska ponad 41 tysięcy. Akcja już się skończyła, ale pozostaną po niej niezwykłe wspomnienia. Na przykład, dzień dobry, wzywamy posiłki, przywiozłam obiadek, czy może ktoś zejść? O, dziękujemy bardzo, to jest tak miłe, już schodzimy. I właśnie te bardzo krótkie dialogi, te uśmiechy, te słowa podziękowań, to właśnie zostanie w moim sercu na bardzo długo. Akcja Wzywamy Posiłki zaczęła się od wpisu na Facebooku 16 marca. Dwa dni później wolontariusze dostarczyli ponad 100 posiłków do szpitala zakaźnego w Bolesławcu. Po kilku dniach liczba wydawanych dziennie posiłków wzrosła do ponad 1000. Działaliśmy każdego dnia, czy to sobota, czy niedziela, czy święta, czy weekend majowy. Nie było odpoczynku, codziennie dostarczaliśmy te posiłki. Ta akcja by się nie udała, bo tak naprawdę ta akcja opierała się na ludziach dobrej woli, na ich dobrym sercu. Poznałam świetnych ludzi, cudownych wolontariuszy, organizatorów, z którymi mam nadzieję, że zostaniemy jeszcze w kontakcie i jak wszystko się skończy, to się spotkamy na kawie. W akcję zaangażowali się również mieszkańcy Wrocławia, którzy oferowali swoją pomoc. Taką osobą była pani Joanna, która sama zaproponowała, że upiecze ciasto. Ja myślę, że w obecnych czasach to jest raczej taki dosyć normalny odruch. Cieszę się, że trafiłam na tą akcję, aczkolwiek żałuję, że na ostatni dzień, zupełnie przypadkiem. Piec lubię, więc tym bardziej mi się to spodobało. No i myślę, że to jest absolutnie normalne. W 2 miesiące pracy na rzecz akcji włączyli się także restauratorzy, bez których akcja by nie powstała. Prawie 40 lokali gastronomicznych, a także innych partnerów pomogło tworzyć Wzywamy Posiłki na Dolnym Śląsku. Wzywamy Posiłki, ta akcja jakby wsparła nas o tyle, że zebrała tych wszystkich zaangażowanych w gastronomię, restauracje, całą branżę, scaliła ją i mogła wygospodarować rzeczywiście te miejsca, które najbardziej potrzebują tych posiłków, dzieląc, jakby koordynując te wszystkie prace. Akcja osiągnęła takie rozmiary dzięki niesamowitemu poświęceniu wolontariuszy i restauratorów, którzy w obliczu często dramatycznej sytuacji finansowej zdecydowali się pomagać. I nie żałuję żadnego kilometra przejechanego, ponieważ wiem, że to faktycznie miało sens i że to nie tylko były posiłki, ale to też były fale dobra, które przywoziliśmy za każdym razem dla personelu medycznego, więc to naprawdę akcja, która przyniosła bardzo dużo przyjemności. Akcja Wzywamy Posiłki pokazała po raz kolejny, że Polacy w trudnej sytuacji potrafią się zjednoczyć i działać wspólnie dla ważnego celu. Echo 24, Marta Wrońska.